Cześć, to Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Tales. No udało mi się jednak znaleźć jakąś tutaj chwilkę, żeby jeszcze wcisnąć jakiś odcinek, pewnie niedługi, ale właśnie. Parę komentarzy też już widziałem, Manuel pisze, że sól też, bo cały czas piszecie, że soli nie ma. No na razie soli nie mogę nigdzie znaleźć, bo w lesie jesteśmy, ale... Miarka do soli podobno jest coś takiego, tylko nie wiem, gdzie takie coś zdobyć, co generuje sól, na jak mają kucharz. No i co? No reszta, no to wiadomo, że czasami zapominam odpowiednio ustawić postacie, żeby punkty dostawać, ale to nic się czasami takiego czegoś nie dzieje. Znaczy zazwyczaj staram się pamiętać, ale no nie zawsze po prostu tak robię, bo czasami są inne uwarunkowania taktyczne. Dobra, przyjmij, dawać mi tu... Kurczę, drewno to akurat nie potrzebujemy, bo... No właśnie, bo będzie za ciężkie znowu. No właśnie. Czyli tak, tu mamy questa w zasadzie zrobionego. Mamy jeszcze tutaj jednych ziomali do ogarnięcia, więc teraz byśmy sobie to zrobili. Bardzo jesteśmy przeciążeni? Nie. Tu coś mamy jeszcze, jakąś ścieżkę. Cztery. O, i będziemy mieć jakiś punkcik. Fajnie. Co tu mamy w tym momencie? Odblokowano nowy poziom. Tajemnice i mądrość, poziom trzeci. Mamy tak, co to było? Towarzysze rzadziej odnoszą kontuzję. To przyda się. Zwierzęta mają zmniejszony zasięg agresji. Spożycie żywności przez drużynę jest mniejsze. No, czyli byśmy mniej jedli. Koszt przedmiotów w gildii tropicieli. No, to teoretycznie, jakbyśmy u nich chcieli sprzedawać i kupować. Wpływy daje likwidacja szczurzych gniazd. To się przydaje, ale ja akurat z tymi szczurami nie bardzo lubię robić. Koszt ulepszeń legendarnej broni mniejszy od 50%. Na razie w ogóle nie mamy broni legendarnej, chyba. Pochodnie dłużej się palą, oświetlają większy obszar podczas walki. To jakbyśmy szli do tych katakumb czy ruin. Ale nie wiem, czy w tym momencie to tylko zadrapanie nie weźmiemy sobie na razie. Mniej kontuzji to też jest dobrze, bo mniej leczenia później, nie? A znając mnie, to tych kontuzji będziemy mieli od groma i jeszcze trochę się tutaj napotykać. Dobra, likwidacja Phantos z gangiem, tylko po drodze widzę, że mam... Nie wiem, który to jest. Ci już nas nie będą gonić. A czy to są ci? Nie, chyba nie. Bo ja bym nie chciał z tymi bandytami tu walczyć, bo to... No niby daje troszkę jakby punktów, wiadomo, doświadczenia zawsze. Ale wow, co mamy? Żelazną obręcz na szyję żeśmy znaleźli. O Jezu, przywódca uchodźców czeka w schronieniu. Dobrze. Kurde. Wilcze ozdoba. Ale przynajmniej kasę mamy jakąś. Dobra, gdzie są te ziomale? Aha, tędy nie zejdziemy, naprawdę. Kurde. Naprawdę tędy nie zejdziemy? O jesteś. Czy mamy jakiś hak? Czy już zużyłem wszystkie haki na kogoś? Mamy jeden. Trzeba będzie wykraftować hak, ale ja bym to użył, bo kurczę, naprawdę nie chce mi się, kurczę, derdać naokoło. Tylko pytanie właśnie, żeby w dobre miejsce tutaj sobie puścić ten hak, żeby zejść na dół. A, to trzeba na odblokowanym zrobić. Naprawdę? Zaraz, bo tak to nie widzę. Coś to nie widzę, że tutaj można tego haka zrobić. Kurka, blaszka. Dobra, chrzanić to idziemy naokoło. Widmowa wataha się już tutaj rozproszyła. O nie, znowu się zgapiłem na tamtych gości. Opuszczona wieża, to już tam byliśmy? Byliśmy, bo tam chyba żeśmy rekrutowali kogoś. Tam już jest wszystko zrobione.
No nie, znowu odpoczynek. Naprawdę. Nie mamy uczonego. Ty idź tam do tego sztandaru i nie denerwuj mnie. Z tym się wstrzymujemy. Soli nie mamy, to nic nie zrobimy, kurde. Więc co? Zapłać. Cyk. I żarełko. Dwadzieścia 28, a niech będzie 28. Dobra, jedziemy z kokosem. Mega, co chcesz znowu? Bodzio wydaje się czuć coraz pewniej. Oby to był dobry znak. Minus 2 punkty i 5 zadowolenia. Dojdę do zrozumienia, że Bodzio jest dla ciebie nikim. Minus 2 relacje. No. Dajmy punkty, dobra. Musi dorównać reputacji grupy. Zadbaj o to. Zachęć go. Niech idzie w pierwszej linii. Dobra, panie Bodzio, dostałeś punkty. Dobra, gdzie są te ziomale, kurde? Ło, panie, myśmy to strasznie naokoło poszli. Tu nie ma nic? Nie ma nic. Burza jest tylko. Dobra, bo już tam za chwilę żarcie się skończy. Nie mamy żadnego więźnia, nie mamy. Tu. Tylko nie mówcie, że oni tu byli. Nie, tu są ziomale. Dzień dobry państwo ziomale. Poziom trzeci, nieczysty. Dobra, nieważne. Aha, i tutaj będą pieruny trafiać. No dobra. Ła, pierunie. A, to oni są koło pierunów. No to... Gdzie są wszyscy? A, tu są jeszcze jakieś goście. U, jesteś, ile ich tu jest? Kur, gość. Krasnolud, chodź no tu. Ty będziesz tu. To idzie pierwszy, ten gość. Zakapior. Jakbyś tu stanął, tylko że on wejdzie cię kurczę naokoło. A ja bym chciał, żeby... Żeby oni tutaj stanęli, na tym miejscu. A to nie będzie takie proste zupełnie. Później kto idzie? Łucznik. A, no właśnie. Najpierw ten, później ten. No na pewno to się i tak będzie zmieniać z tury na turę. 72 mega. Dobra, Drozdu. Co ty taki słabowity Drozdu jesteś? Ty idziesz tu, Drozdu idzie tu, Wierzbin idzie tu. Bodzia może iść tu, dobra. Ekipa tu będzie, to strzelający idź tu. A jaką tu mamy ekipę? Tu mamy mocniejszych. Frantos nieczysty, Maruder. Wiecie co? Drozdu. 72 mega, ty idziesz tu. Tu masz większy pancerz i tak dalej. To ty możesz tego Marudera. Job. Job, powinieneś zaatakować tego gościa. Nie. Może dasz radę, bo tu masz całkiem sporo pancerza. Great Coyote może co najwyżej też tutaj zaatakować. Tylko, że Great Coyote tam nie dobiegnie za bardzo do gościa. No właśnie. Great Coyote zdejmie tego i tego Marudera. Tu w zasadzie mógłby tak podejść. Brawura mógłby tutaj być. Tylko, że będzie uważać, kiedy ten pójdzie, żeby do brawury nie poszedł. Job będzie tu. Bodzio, kurczę, Bodzio to ty. Tak, tego. Wiesz co, Bodzio, gdzieś jest, ty się możesz zamienić, dlatego że krasnolud może tu tego zaatakować. Czy Bodzio możesz tego zaatakować, bo ty tylko że ty jesteś strasznie... Ja ci chyba zapomniałem w ogóle dać czegoś. Kurde, boję się, że ty dostaniesz jednak... Bodzio i Drozdu są akurat dość słabi tutaj.
ale wierzbin będzie ich chyba wspomagał. Więc wy byście... Dobra. Załóżmy, że... Nie. Kurczę. Wydaje mi się jednak, że 72 mega musisz tutaj być. Bo boję się, że Bodzia tu jednak nie da rady. Bodzia damy tu. Dobra. Czyli tak. Tego najpierw. Za kapiora. Podstępny... A, bo ty masz podstępny młynek. To teoretycznie mógłbyś tak zrobić. Bardzo fajnie. Co prawda nikogo nie zaangażujesz, ale jest całkiem niezły pomysł. Dobra. Gdzie tu mamy jeszcze... Drozdu Bodzio. To by było nawet całkiem niezłe. Bo oni powinni przetrwać pojedynczy atak. Możesz nałożyć ładnie truciznę. No i możesz w sumie, no tutaj kurczę byłoby fajnie, ale nie aż tak. Dobra, idź tu. Trochę dostaniesz pewnie od tego zakapiora, ale no dobra. Kurde, agresja przywódcy. W sumie to mógłbyś nawet tych dwóch jeszcze zaatakować, a trzech dasz rady? Nie. Obszarówki, wjeżdżamy obszarówkami. Możesz w sumie tego gościa zaangażować. Prawie go zabijesz. Albo i nawet więcej niż prawie. Dobra. Proszę cię bardzo. Teraz będzie ten łucznik. To jego trzeba by tu jednak jakoś kurde ogarnąć. Kurczę, to teraz mega niepotrzebnie tak daleko jest. Dobra. Mega idziesz tu. To powinieneś być jednak z drugiej strony. Czy coś mamy? Riposta, nie, odbicie, nie. Nie, dobra. Ojej. Teraz będzie ten szedł. Czy do ciebie dobiegnie ktoś? Berian, Wierzbin może dobiec. A ty związujesz wroga... A, tylko że właśnie Wierzbin pisałeś, że ty masz nie związywać. Berian, Job. Kurde, no to krasnolud, no trudno, no. Ty też masz smagającą burzę w sumie, więc w zasadzie mógłbyś się tutaj przesunąć, walnąć tą burzą. Ach, no przynajmniej punkcik odzyskałeś. Ale tu jest prostsza walka. Gniew. No nie wiem, czy jest sens. Dobra, teraz mamy tych gości. No i właśnie. Great Coyote. Ty idziesz tutaj do gostka i go trochę poharatasz. Ułożysz, kurde, nawet może więcej niż trochę. Czy drwinę zrobić? Nie ma sensu. Ochronę możesz dać, ale to tak słabo wyjdzie w tym momencie. Uuu, kurde, jak cię dziabnął. Może trzeba było ci włączyć ochronę jednak. No dobra, a twoją rolą jest zaatakowanie tego gościa. Jeszcze możesz mu tłuczkiem dać. No. Ładnie. Można by osłabienie dać. Pytanie, czy jest sens. Mamy punkty do... To jest jednak przywódca. O właśnie. Nawet zatrucia nie dostałeś, Job. Pięknie. Ten gość będzie atakował kogoś tutaj. Dobra, później będzie ten gość.
I właśnie, tylko tu nie mamy nikogo. Brawura musi tego gościa trochę ogarnąć. Berian, w sumie Berian możesz tego gościa wziąć. Ta defensywna nie. W sumie bieraj ochronę. Aha, zapomniałem, że ty kurczę go nie związujesz walką. No to go tak przyblokuj, żeby się gość stąd nie ruszył zupełnie. Oj, go właśnie, kopnij go tak. No, dobrze, że zrobiłeś jednak tą ochronę. Dobra. Teraz ty musisz tutaj zrobić... Dobra, to trochę ryzykownie, jako łucznik. Ale... Możesz jeszcze punkcik zużyć. Daleko dobiegnie? Nawet do ciebie nie dojdzie. No, troszkę dostał Job. Przeżyje, kurde. No i tego marudera by trzeba było tutaj ogarnąć. Wierzbin, ty masz... No właśnie. Kto jeszcze został? Tylko Wierzbin. No musisz tego związać walką. Sorry z tym punktem, no ale... Zasłona dymna... Mobilizację możesz w sumie zrobić. Ja wiem, że to nie jest optymalne. Ale on Jopa niestety troszkę zaatakuje, więc... No wiesz jak jest. Ktoś musi kurde bęcki zebrać, nie? Znaczy mógłbyś nawet odejść stąd, ale... Mobilizację drużyny... to się nie opłaca. Zmożona precyzja. No widzisz, zebrałeś przynajmniej 11, bo Job by trochę dostał po łbie. Teraz tu będzie. Dobra, kto następny? Ten. Zakapior, a później ten. Kojot, ty sobie tu poradzisz z gościem przecież, nie? Punktu nie zużywaj już. Tyle przetrwasz. 8. Masz radę. Tego trzeba tutaj wyautować. Brawura. Jechaj z koksem tutaj. I ostatni punkt zuży jednak ta. Odzyskasz od razu ten punkt. Bardzo ładnie. Job się możesz na tym gościu zemścić, ale ty masz jeszcze kupę czasu do tego. Dobra, tu są łucznicy. Łucznicy... No to co? Bodzio. Nie, kurde, zapomniałem, że ten. Ojej, kurde, mega. Bodzio. A ty zachęcałeś go ostatnio, kurde. Musisz nabrać więcej doświadczenia. Rzucaj się do przodu, kurde. Nie siedź z tyłu, atakuj. No i proszę. No i proszę, kurde, co Bodzio narobił. Bodzio, ty lepiej idź tam do tyłu, bo po prostu to żeś już narobił. Ty żeś już narobił, gościu. A nie wiem, czy jeszcze tego nie wal... Oj! Nie wal... Aha, nie masz czym walnąć, dobra. Bo to nie jest 50% tego zdrowia. Tu masz 50% zdrowia. Uwolnij gościa. Pyk. Ten gość zaraz będzie. Czy ty dasz radę go tutaj? A, trochę będzie ci brakować. Ale go troszkę przekrój. Ty możesz podejść tu. Tylko ostrożnie. No i łeb. Dobra, ty to lepiej zostań tutaj, bo jesteś przytruty. Tu ile mamy jednostek? Czy damy radę tych gości tutaj poogarniać? Nie wydaje mi się.
Dobra, puszczaj jedną przynajmniej tą. Chyba nie jesteśmy w stanie w tej turze jednak ich tutaj ogarnąć. Tego oczywiście jesteśmy w stanie ogarnąć. Ja pozwolę, żeby uciekli, dlatego że tu, żeby nie, tej trucizna, żeby nie wchodziła, więc nie ma co się narażać. Dobra, mamy znowu, ja zapomniałem oczywiście wyekwipować ostatnio pewnych rzeczy. Sól mamy, widzicie? Znalazła się sól i mamy trochę promocji. No wszystkiego nie ponaprawiamy, bo oczywiście właśnie. Przynajmniej takie najbardziej poharatane. No dobrze. To teraz mamy trochę promocji, to zaraz będziemy, udało mi się wykonać misję, bardzo dobrze. Mamy oczywiście jakiś punkcik kolejny. I jeszcze mamy tu punkcik. O! Nowy poziom, super, lubię takie rzeczy. Potęga i chwała. Specjaliści od lewej ręki. Wykuwanie leworęcznych wymaga o jednej części typu... Co? Jednej części każdego typu mniej? Nie rozumiem. Statystyki wykuwanej broni większe o 10%. To jest też fajne. Ścisłe racjonowanie. Ceny sprzedaży. Dodatkowe miejsca na warstwy. O, wykuwane pancerze. To tak. Dobra, wykuwane to. Czempioni rzemiosła, jedziemy z koksem. O to chodzi. Co mamy dalej? Promocje. Halo? Krasnolud. Co ty miałeś tam napisane, krasnoludzie? Ja muszę sobie na notatki zerknąć. Krasnolud. Profesja, jakakolwiek tarcza, środkowe cechy. No to na razie idziesz do poziomu, masz troszeczkę jeszcze. Ty masz co? Masz, to rzeczywiście masz szajsowaty topór, trzeba by to właśnie wykuć. Ale ty masz do siły, krótko mówiąc, więc jedziemy z siłą, nie? Jedziemy z siłą. Krasnolud musi być silny przecież, a nie jakiś taki... Bodzio. Bodzio, ty oczywiście idziesz w zręczność, ale ty chciałeś... O, właśnie. Bodzio. Heroiczne zwycięstwo, później łowca. Ty chciałeś łowcę? What? Nie masz łowcy. Wzmocnione strzały? Okrutnik? Strateg? Truciciel? Bodzio. Heroiczne zwycięstwo to jest ok. Później łowca na piąty poziom, wzmocnione strzały. Tak mam zapisane. A ty nie masz żadnych wzmocnionych strzał. To coś ci się chyba pomieszało. Albo ty chciałeś być łucznikiem, a nie zostałeś łucznikiem. No właśnie. Ile mamy minut? 23. To tobie zostawię tą promocję. To zadecyduj. Mam nadzieję, tylko staraj się szybko, właśnie szybko oglądać, bo ja tuż po publikacji pewnie będę coś nagrywał. Bo tak jak mam, że nie mam kiedy później nagrywać. Więc w miarę szybko tą promocję. Czyli masz tak, okrutnik, to sobie przeczytasz, strateg i truciciel. No i pytanie, w zręczność pewnie pójdziesz, no bo jak żeby, albo w siłę woli może, czy to, może w ruch. Ruch albo zręczność, no to są dwie rzeczy, które by najbardziej pasowały. Więc na razie ci tu nie przydzielam. A, i ty chciałeś być oczywiście bodzio tym. Alchemikiem. Mamy już alchemika. No tak, to pewnie, że alchemik jako zwiadowca. To tego zapomniałem ostatnio zrobić. Przy okazji 72 mega
uzyskał cechę oportunista w poprzednim odcinku. Kto to? Może to nie był 72 mega. Wydaje mi się, że ktoś uzyskał cechę... Opoka. Obibok. Drozdu. Może źle przeczytałem. Może oportunista, bo to też na O. Tak, to chyba było. Ale ty masz kurde cech, Great Coyote. No dobra. Dobra, to co teraz dalej? Dalej to jedziemy do tego. Żeby nas nikt tutaj nie przyhaczył. Kasę trzeba. Czy wy tu coś macie ciekawego? Możemy truchło dać. Masz. Pozbyliśmy się truchła. Ale żarcia mamy mało. A będziemy kupować zaraz. No dobra. No więc chyba kuźnia najpierw. Panie. Ponaprawiaj. Dobrze. W ogóle nie przyjrzałem się jeszcze, jakie mamy te. Kurczę, przecież mieliśmy zdobyczne jakieś, bo właśnie. Dwa pancerze po ostatnich walkach. W związku z czym, co tu mamy? Mamy mistrzowską komórkę, poziom drugi, ruch, pancerz 16. Lekki, rzadki. To jest to samo. Pancerz troszeczkę siła woli, bo ty masz tutaj siłę woli, ruch plus 2. No dobra, to tobie na razie nie ma co. Great Coyote, ty masz w ogóle pancerz ciężki, brawura. Ty masz pancerz lekki, może to by ci się przydało. Ruch, pancerz, mistrzowska kurtka, ale może bodzio, bo on ma szajsowaty po prostu łachmany rolnika. Aha, ty jeszcze się nie możesz wyposażyć. Znaczy, będziesz się mógł, jak ci przydzielę to, któryś z tych, więc na razie nie wiemy, jaki pancerz będziesz mógł mieć. No więc jest jak jest. Ty masz za to średni... No wy już macie ciężkie, to już macie porządne pancerze. Średni. No to brawura. Brawura ma też lekki. Nie, to brawura. Bieraj ten lekki pancerz. Będzie można ci tu dać jakieś upgrade'y. Dobra. Teraz tak, co my jeszcze mamy? Łachmany, kurtka poziom drugi, do sprzedaży. Warstwowy pancerz banity średni. To jeszcze nie wiadomo, najwyżej chyba, że tobie zostawimy jakiś pancerz. Pancerz średni. No to jest lepsze. Drozdu możesz sobie wziąć. Udźwig plus 8. Garda większa. Pancerz też większy. Dobra, to bieraj to. Bardzo ładnie. Ktoś jeszcze może coś lepszego wziąć? Chyba nie. Ty masz jeszcze tylko takie. Garda 8, pancerz 11. Tu masz lepsze. Odrobinę. Wydaje mi się, że tabard banity i kurtkę możemy sprzedać. Natomiast... Tu są, no, jeden bym zostawił. To jest pancerz średni i pancerz lekki. No właśnie. Ruch plus 2, ruch plus 2. Pancerz 8, pancerz 10, garda 0. Garda 0. Tabard banity poziom pierwszy sprzedamy i jeden taki sprzedamy. Czyli... Ruch 2, pancerz plus 10. Tak, to sprzedajemy i to sprzedajemy. Jedno z tych dwóch zostawimy dla Bodzia. A Bodzia, co to masz w ogóle? Lekki hełm. Ktoś może lekki hełm jeszcze tu sobie... Ty masz chyba lekki hełm. Siła woli plus 1. Ile ty masz siły woli? 10. No, zawsze coś.
Bo ktoś komuś jeszcze brakuje? Berian jeszcze możesz mieć. Trafienie krytyczne, siła woli 7 to dla ciebie mniej. Dobra, brawura. Dla krytyki to ci się zawsze przyda takie coś. No to mamy. Po, jak będę wiedział już ten, to przydzielimy Bodzio jakiś konkretny z tych pancerzy, co został, nie? Chociaż oczywiście właśnie. W sumie możemy zawsze tu coś kraftować jeszcze, nie? No i teraz tak. Mamy 30 minut. Berian. Berian kraftował zawsze? Ta. Jakie mieliśmy tu braki, że tak powiem? Wydaje mi się, że ty masz najbardziej szajsowaty topór krasnolud. Żelazny topór. Siła plus 4. O, zaszy... O Jezus, ale schrzaniłem. Dobra, mniejsza z tym. Będziesz miał taki, jaki będziesz miał. Siła plus 3. Taki mi się udało wykraftować, nic więcej na to nie poradzę. To i tak masz lepszy toporek niż miałeś. Ktoś jeszcze ma coś szajsowatego? W zasadzie to ja bym się zastanowił, ale może w następnym odcinku, może wy coś podpowiecie, co można by tu jeszcze pokraftować. Wydaje mi się, że narzędzia musimy kupić. A on miał narzędzia? Zaraz, bo nie popatrzyłem. Dobra, kupmy wszystko, mniejsza z tym. Sól, zanim zapomnę. I żarcie. Mamy sól. Z pszenicy możemy chleb wyrabiać. O Jezu, kasy nam zaraz braknie. Znaczy już nam brakło. Więc do gospody odebrać kasę. Ładnie. Te sobie przejrzymy w następnym odcinku. Bo jeszcze albo trochę żarcia musimy. Znaczy, no, żarcia by przynajmniej, żeby było na 2 dni. Trzeba by coś kupić. Soli. Dwa dni mamy. Dobra, i soli nakupimy tyle, żeby było już na zapas. Bo teraz sobie zawsze możemy coś tam właśnie porobić. Z żarcia lepszego. Tu. Nie tu, kurde, tu. Halo. Teraz możemy zrobić 10 chlebów, kiełbasy z wilka, zanim się mięso zepsuje. Jedną tylko, bo jedną mamy. Jednego wilka mamy. Cztery żeśmy zjedli. Wieprzowiny nie mamy, tego nie mamy, pieczonego karpa. No to chleba tylko możemy zrobić. Proszę. No a resztę, no to w zależności od tego, co będziemy tam zdobywać, nie? Wieprzowinę można by kupić, no już mamy na 3 dni tutaj, więc jest ok. Gospoda, tu będziemy jeszcze wykuwać. Targ 3 zające, ok. A w aptece? Coś możemy stworzyć? Lekarstwo możemy stworzyć. Mamy jedną butelkę, więc jedno lekarstwo. A lekarstw mamy 5, więc wydaje mi się, że wystarczy. Czy coś możemy tutaj od ciebie jeszcze kupić? Cena tymczasowo obniżona. Tylko alchemika ucznia potrzebujemy. Olej siły. No to pewnie z czasem. Lekarstwo na zarazę. Co tu tak, kurczę?
Ile mamy? 35 minut. Myślę, że wystarczy na ten odcinek. No cóż, następnym sobie jeszcze zobaczę na spokojnie, bo dzisiaj już jestem troszkę padnięty nagrywaniem tych odcinków, więc zobaczymy, co tu można wykuć. Następnym tym, jak Bodzio się określi, jak zdąży się określić, to zrobimy mu promocję, przydzielimy oczywiście jakąś kurtkę, pancerz. Coś tam jeszcze może by się wykraftowało. Nie mamy punktów akurat, żeby odblokować czegoś nowego do kraftowania. No i chyba tyle. No i wyruszymy gdzieś. Aha, może jeszcze tu zróbmy. Rzemiosło. O właśnie, żeby już tu na mnie nie wisiało. Mamy tu coś niby, ale nie mamy punktu, żeby to wykraftować. Zestaw ucznia kowalstwa. A nie, możemy opanować? A, bo mamy schemat, już możemy to zrobić. Okej. Dobra. Wzmocnioną warstwę jelenia. Zobaczmy, czy możemy ją wykraftować. Może jeszcze trochę, bo... Halo? Czemu nie mogłem kliknąć? Możemy wykraftować. No właśnie, mamy warstwy. Mamy obrońcę, pancerz plus 9, a tu jest pancerz, ma pancerz plus 9, siła plus 2. Więc to by było wartościowe, żeby to zrobić. Przynajmniej jedną. I zobaczymy jeszcze w następnym... Co to jest za modyfikacje? A, możemy modyfikować, kurczę? Nie możemy modyfikować. Możemy. O, ciekawe, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobra, ale to będziemy się w następnym odcinku tutaj zastanawiać, co, jak, na co, po co i dlaczego. A na razie dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.